Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Was witam na kolejnej prelekcji historycznej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej. Dzisiejsze spotkanie spowodowane jest krótkie omówienie dorobku historycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej, to znaczy najnowszego zeszytu historycznego już 37. A pokrótce również wcześniejszego, bo one są dość blisko siebie czasowo. Porównywalnej objętości i zapewne dla większości z Was ciekawym słowem będzie, ciekawą informacją będzie usłyszenie kilku zdań o każdym z kolejnych artykułów, bo to buduje emocje do treści, które tam są zawarte. Może zacznę od tego poprzedniego, 36. Część z Państwa była na naszym niedawnym dość spotkaniu w Drążdżewie, więc od razu przepraszam za jakieś powtórki, ale myślę, że warto o pewnych sprawach powiedzieć jeszcze raz, dlatego że rzeczywiście wiele z tych tekstów to są materiały, które pewnie nigdzie indziej by się nie ukazały, gdybyśmy jakoś w jakiś sposób różnymi drogami do nich nie dotarli, albo ci ludzie sami do nas nie dotarli, bo ta sieć kontaktów rozwija się, zagęszcza się i rzeczywiście zdobywamy bardzo interesujące materiały. W numerze 36 chciałabym zwrócić uwagę na kilka, żeby już nie omawiać jego całego numeru tak bardzo dokładnie, wolałabym się skupić na tym ostatnim. W numerze 36 no muszę tutaj przywołać wątek osobisty. Chciałabym zwrócić szczególnie uwagę na tekst drugi, gdzie myślę, że się wkradł pewien błąd, dlatego że Sławek dał tam moje zdjęcia, nie powinno być tam mojego zdjęcia, tylko zdjęcie Stefana Wilgi, człowieka, który się urodził w 1911 roku w Jednorożcu i po kilkudziesięciu latach, jakoś w latach 70. zaczął spisywać swoje wspomnienia. Kilka lat temu opublikowaliśmy jego pamiętnik z I wojny światowej. Ogromne to było przedsięwzięcie, bo trzeba było to wszystko przepisać z rękopisów, trzeba było zredagować tekst, który był pisany tak, jak się słyszy. Trzeba było przygotować całą sprawę edytorską, związaną ze zdjęciami, ale to przedsięwzięcie zakończyło się wielkim sukcesem i dzięki temu więcej osób mogło dotrzeć do tekstu, który był znany tylko jakiejś wąskiej grupie historyków zajmujących się tym terenem. A w tym numerze, w 36, nawiązując do tego pierwszowojennego tekstu, zamieściliśmy pamiętnik z II wojny światowej, gdzie wspomnienia Stefana Wilgi koncentrują się przede wszystkim, większość dotyczy jego czasu, kiedy przybywał jako żołnierz na froncie podczas kampanii wrześniowej, ale też sporą część swoich wspomnień poświęcił życiu codziennemu w okupacyjnym Jednorożcu i okolicach, pracy w nadleśnictwie w Parciakach, pracy na tartaku, podróżach także w głąb Niemiec. Bardzo interesujący tekst, pokazujący złożoność i trudność pewnej decyzji, z czego oczywiście zdajemy sobie sprawę, jeżeli myślimy o warunkach II wojny światowej. Niemniej jak przeczytamy o jakichś takich konkretnych dylematach danego człowieka, to myślę, że to jeszcze bardziej nam uświadamia, jak to wówczas było. Jakoś ta historia staje się nam jeszcze bliższa. Bardzo cenną inicjatywą, której część trzecia znalazła się w 36 numerze, jest tekst, który zamieściliśmy jako pierwszy. To znaczy trzecia część, trzecia wersja, tak to nazwę, listy ofiar II wojny światowej z terenu gminy Krasnosielc, przygotowana przez pana Apolina Rego-Zapiska, który wystąpił z tą inicjatywą kilka lat temu. I co jakiś czas pojawia się kolejna część, pojawiają się uzupełnienia, pojawiają się korekty. Pan Apolinar wystąpił z taką inicjatywą zupełnie tak bezinteresownie, rzucając pomysł, że dobrze by było tak upamiętnić ludzi, którzy stracili życie w okresie II wojny światowej. I ta trzecia część jest o tyle wyjątkowa, że udało nam się dorzucić informacje oparte o metryki, o akta metrykalne z terenu parafii Krasnosielc, z Krasnosielca. I tutaj wielka zasługa Sławka, który się zajął tym wątkiem, bo to sprawiło, że zyskaliśmy trochę szerszy obraz niż tylko zebranie, spisanie nazwisk, o których gdzieś słyszeliśmy, gdzieś się pojawiały. Tutaj wykresy i dane oparte na matrykach pokazują nam w szerszej skali te ofiary II wojny światowej. No i ja dorzuciłam swoje trzy grosze trochę więcej, pisząc o wątku żydowskim,
podając nazwiska Żydów, którzy pracowali przed wojną, mieli poszczególne zakłady w Krasnosielcu i też prawdopodobnie oni wszyscy zostali zgładzeni w tej masakrze w Krasnosielcu w pierwszych dniach II wojny światowej. Więc myślę, że te dwa teksty to są takie wiodące w tym numerze i na nie szczególnie chciałabym zwrócić uwagę. Proszę. Kochani, chcę bardzo podkreślić wątek tego, że te artykuły zyskują ostateczną formę w zeszytach pod wpływem udziału wielu osób. Czasami materiał wchodzący nie nadaje się w ogóle do druku, bo to jest jakaś tabela, bo to jest jakieś krótkie wspomnienie, może parę zdjęć, ale potem jak zaczynamy pracować wspólnie, dołączają się inne osoby, to wychodzi z tego często bardzo obszerny artykuł. Przykładem w 37 numerze będzie artykuł o panu Płoskim, to taki szczególny przykład. Natomiast odnośnie tej inicjatywy pana Apolinarego Zawiska, ja bym to przyrównał do takiego spojrzenia na tego naszego stereotypowego spojrzenia, na Murzyn. Jak Murzyn liczy, ten przysłowiowy, zacofany gdzieś tam człowieczek na końcu świata, to liczy 1, 2, 3, dużo i mnóstwo. My się śmiejemy czasem z takiego podejścia do określania w liczbach, mierzenia czegoś, ale jeżeli będziemy pamiętali w przeszłość, że była wojna i zginęło mnóstwo ludzi, to staniemy się takimi zacofańcami. Dziś, póki jeszcze umiemy to policzyć, musimy to zrobić i ta inicjatywa pana Apolinarego jest wspaniała. Robimy to już teraz wspólnie. Pan Apolinar jest starszym człowiekiem po udarze i współpracujemy ze sobą, ale ta jego myśl, jego inicjatywa, jego motor ciągle nas o to, że tak powiem, dorzuca nowe fakty, nowe materiały i mobilizuje, pozwoliła nam spojrzeć w następujący sposób. Startując z około kilkudziesięciu ofiar, które mogliśmy nazwać Krasnosielc jako ofiary tej długiej wojny, trwającej 5, według niektórych dużo więcej lat, doszliśmy dziś do prawie 200, a jak spojrzymy na to statystycznie, to się nagle okazuje, że tak naprawdę to było ich z 2,5 tysiąca. I teraz już znamy te granice, do których powinniśmy dojść. Wiadomo, że nie znajdziemy całych 2500 nazwisk, ale to jest taka skala strat tej jednej gminy. Warto o tym pamiętać i warto dążyć do, po pierwsze, odkrycia tych cyfr dokładnie, wręcz grzebiąc w jakichś tam księgach, ale potem trzeba nadać temu tytuł. Pamiętajmy i po kolei czytajmy te nazwiska, tak? Ile my jako społeczność, jako naród straciliśmy, niestety dzięki tej barbarzyńskiej wojnie, tak? I pamiętajmy, że nikt więcej. Z tekstów w numerze 36 chciałabym zwrócić też uwagę na tekst, który jak dostałam w mailu, bardzo mnie zaskoczył, bo w sumie nie wiedziałam, co to jest, jak mam to ugryźć i z czym to się je. Mianowicie chodzi mi o tekst, który na okładce jest zatytułowany, wycięty fragment tytułu Kompletny nakres stołu z 1967 roku. Bardzo ciekawa rzecz, dlatego że to jest praca magisterska, dobrze pamiętam? Tak. Praca magisterska właśnie z 1967 roku, gdzie młoda dziewczyna... Wtedy. Młoda dziewczyna, która tutaj występuje anonimowo, dlatego że nie chciała podać personaliów, przeprowadza taką analizę, jak przygotować nakrycie stołu i jak powinna się zachowywać dobra gospodyni, aby w sposób odpowiedni podjąć gości, aby odpowiednio prowadzić te swoje gospodarstwo domowe. Wydaje się, że to są takie kompletnie błahe sprawy, ale tekst jest niesamowicie ciekawy ze względu na to, że właśnie pod tymi błahymi sprawami bardzo ładnie widać całą warstwę propagandową związaną z okresem PRL-u. Więc ze względu na to, między innymi, polecam serdecznie ten tekst, bo jest bardzo ciekawy. No i myślę, że warto też zwrócić uwagę na warstwę ikonograficzną tego tekstu, bo mamy tutaj kilka ciekawych zdjęć właśnie z epoki związanych z tym odpowiednim nakryciem stołu, wzorami serwetek, bieżników itd., itd. Taka trochę odskocznia może od historycznych tekstów, które zazwyczaj zamieszczamy, niemniej wydaje mi się, że interesująca. Jak patrzyłam sobie teraz w międzyczasie na spis treści numeru 37, to pomyślałam, że taką ideą łączącą wszystkie te teksty jest w jakiś sposób równość, migracja, emigracja, przemieszczenia.
większość z tekstów w tym numerze dotyczy w jakiś sposób tych migracji. Zarówno teksty, które związane są z czasami prehistorycznymi, jak i te teksty, które dotyczą czasów historycznych. I tutaj szczególnie chcę zwrócić uwagę na kilka tekstów, które zostały przygotowane przez zaprzyjaźnionych naszych archeologów. I to jest dr Wojciech Borkowski i Zbigniew Miecznikowski. Dr Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego i Zbyszek z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Mamy tutaj taki, w kilku tekstach taki prześledzenie przeszłości właśnie tych ziem, na których mieszkamy, z których pochodzimy, gdzie działamy, gdzie żyjemy, gdzie funkcjonujemy. Jak to wszystko wyglądało, zanim jeszcze pojawiły się źródła pisane. I co jest najważniejsze w tych tekstach? To jest tak opowiedziane, że nagle ta prehistoria, te jakieś przedmioty znajdowane w ziemi nie są jakimiś oderwanymi od rzeczywistości, które są jakimiś, nie wiem, jakiś fragmencik, toporek, jakiś kamieszek. Nie, to zaczyna żyć. Nagle zaczynamy rozumieć, co, skąd się wzięło, skąd się wzięli ludzie, którzy tak, a nie inaczej funkcjonowali. Dlaczego na przykład są dobre gleby i więcej ludności zaprzestrzeniono, dlaczego na Kurpiowszczyźnie są psiaski i tak dalej, i tak dalej. Dla niektórych osób mogą być to rzeczy oczywiste, niemniej warto zajrzeć do tych tekstów, bo rzeczywiście one bardzo dużo uświadamiają, szczególnie zapis prelekcji doktora Borkowskiego, która miała miejsce już jakiś czas temu. Kiedy to było? 20 października bodajże? Tak, październik zeszłego roku. Tak. Październik zeszłego roku, w międzyczasie jeszcze mieliśmy w grudniu spotkanie, więc dwa spotkania do tyłu. Ta prelekcja jest dostępna na YouTubie w całości, bardzo zachęcam do odtworzenia, a tutaj w numerze 37 mamy zapis tejże prelekcji, troszeczkę zmieniony, żeby po prostu dobrze się to czytało, bo jednak słowo mówione różni się od słowa pisanego. Niemniej to jest to samo, co dr Borkowski mówi na nagraniu zarejestrowanym, dostępnym na YouTubie. Więc taki zrąb tekstów w 37 numerze to są teksty, generalnie mówiąc, archeologiczne. Myślę, że bardzo ciekawym tekstem jest artykuł Łukasza Guta, który prowadzi stronę na Facebooku Kurpie, historia i trwanie. Może Państwo ją znają, może Państwo ją śledzą, jeżeli nie, bardzo polecam, nawet jeżeli nie są Państwo związani z Kurpiowszczyzną. A tekst dotyczy imion w parafii Krasnosielc. Na podstawie akt metrykalnych Łukasz prześledził, jakie imiona były popularne w XVIII wieku w parafii Krasnosielc, zarówno imiona męskie, jak i żeńskie, i na tej podstawie stara się wysnuć wnioski dotyczące na przykład kultu świętych w parafii Krasnosielc. Myślę, że jest to ciekawe spojrzenie i chyba czegoś takiego do tej pory nie mieliśmy. Wspomniany już przez Sławka tekst, który świetnie obrazuje historię, jak ostatecznie wygląda praca nasza i to, co Państwo dostajecie, to jest rzeczywiście efekt wieloetapowej pracy, wieloetapowego pochylenia się nad konkretnymi artykułami. Mianowicie jakiś czas temu dostałam telefon, informację, że pewna pani, która ma korzenie tutaj na terenie gminy Krasnosielc, poszukuje informacji o emigracji z tych terenów, dlatego że jej brat, jej dziadka, jeśli dobrze pamiętam, w okresie międzywojennym wyemigrował do Francji, ma zapis, informacje o tym, gdzie był w poszczególnych okresach, ma bardzo ciekawe dokumenty, między innymi kontrakt podpisany przed wyjazdem do Francji i chciałaby się coś więcej dowiedzieć na temat tejże emigracji. Ja jej zaproponowałam, czy by nie zgodziła się, żeby te materiały opublikować u nas w zeszycie. Ale same materiały bez otoczki, bez jakiegoś takiego szerszego kontekstu, skąd ci ludzie się brali we Francji, bo to nie był pojedynczy przypadek, tylko naprawdę masowa, zakrojona szeroko emigracja, taka kontrolowana przez państwo, uzgadniana w umowach międzynarodowych pomiędzy Polską a Francją. Skąd to się wszystko wzięło? No bez tego kontekstu ciężko by było zrozumieć. Dlatego powstała cała otoczka z tych króciutkich notatek, z kilku zdjęć, z kilku dokumentów powstał dość obszerny i myślę, że bardzo bogaty treściowo i też ze względu na ikonografię tekst dotyczący zarobkowej emigracji do Francji w okresie międzywojennym do górnictwa, do pracy w górnictwie, w przemyśle górniczym.
nie tylko do Francji, bo tam się pojawia i wątek belgijski, a ostatecznie historia tego człowieka, Stanisława Płoskiego, który pochodził z wód prywatnych, kończy się po II wojnie światowej, kiedy on wraca tutaj na nasze tereny, ale decyduje się z rodziną wyemigrować na tak zwane ziemie odzyskane, na ziemie północne, czyli w okolice Szczytna, gdzie obecnie pani Alicja, która podarowała te materiały, mieszka. No i ten tekst jest właśnie wyjątkowy ze względu na to, jaka historia temu wszystkiemu towarzyszy. Dodajmy jeszcze, że opracowując ten tekst, nie znaleźliśmy nigdzie tłumaczenia kontraktu, który podpisywali Polacy u agenta francuskiego lub belgijskiego, który był tutaj w Polsce, kontrakt o podjęciu tej pracy górnika tam. I musieliśmy go na potrzeby artykułu przetłumaczyć. Warto też zwrócić uwagę na teksty... Może tłumaczyć, przepisać, bo nie był dostępny w necie, bo on był w dwóch językach napisany, francuskim i polskim, ale nie znaleźliśmy gotowej wersji w Łodzie. Tak niszowe nam to się wydaje, a tu jest tyle różnych szczegółów opisanych, ci ludzie nie jechali tam w ciemno. Często wracali, ale ta praca ich tam była bardzo ciężka. O czym traktuje ten kontakt? Warto też zwrócić uwagę na dwa bardzo krótkie teksty, które są przedrukiem, bo takie rzeczy też u nas się pojawiają. Czasami wracamy do tekstów, które były publikowane w innych wydawnictwach, może mniej dostępnych, bo jednak Krasnosielski Zeszyt Historyczny ze względu na nakład dociera do bardzo szerokiego grona odbiorców, też ze względu na wersję internetową. Przy okazji znowu działa strona internetowa, serdecznie zachęcamy do zaglądania. Tam są dostępne wszystkie numery, zarówno wieści z Nadużyca, jak i Krasnosielskiego Zeszytu. No i tutaj zwróciłabym uwagę na niezwykle interesujący, chociaż krótki tekst na temat ginących zawodów. To jest przedruk, jak dobrze pamiętam, z ziemi makowskiej. A tekst dotyczy, Szanowni Państwo, zawodu czapnika. Bardzo ciekawa rzecz, bo jak przekonują wspomnienia, które zostały spisane przez autorkę, teraz nie pamiętam nazwiska, Pani Skoneczna. Tak, Pani Skoneczna. Dawniej rzeczywiście tych czapników dużo więcej można było spotkać, to było zajęcie dość popularne, a obecnie no, ze świecą szukać. A tutaj mamy taki zapis wywiadu, rozmowy z jednym z ostatnich czapników makowskich i myślę, że warto się pochylić nad tym tekstem. I tutaj ważna rzecz, to przedrukowaliśmy tutaj trzy króciutkie artykuły pani Skonecznej, która była pracownikiem Starostwa Powiatowego w Makowie i współtworzyła takie pismo Ziemia Makowska. I to jest niejako kontynuacja Ziemi Makowskiej, tej jej przedłużenie życia, jej tekstów. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem w pracy nad tym numerem było pewne odejście od specyfiki. Bo zazwyczaj publikowaliśmy przez te już od 2010 lat publikowaliśmy teksty, które publikowaliśmy w pewnym momencie, jak dołączyłam, teksty, które dotyczą historii regionalnej. Czasami pojawiały się odstępstwa, szczególnie, chociaż nie szczególnie, zdarzały się na przykład przedruki prac licencjackich albo magisterskich i czasami to było odstępstwo od historii regionalnej, chociaż nie zawsze. A tutaj myślę, że bardzo ciekawym wątkiem w pracy nad tym numerem i też bardzo ciekawym tekstami dla Państwa będzie zbiór artykułów młodego studenta historii z Pułtuska, którego Sławek zupełnie przypadkowo złapał w archiwum, kiedy pojechał sobie przeglądać dokumenty, a jak to Sławek zagada, od Sławy do Sława, dogadał się z Michałem, nazwisko? Świdwą, tak, z Michałem Świdwą dogadał się, że udostępni teksty, które pisał na zaliczenie podczas swoich studiów historycznych, udostępni nam do numeru i myślę, że to jest bardzo ciekawe odejście od tej tematyki regionalnej, bo pokazuje nam pewne wątki z takiej szerokiej, wielkiej historii, tej przez wielkie H, a też są ciekawe pod tym względem, że autor opiera się głównie na literaturze obcojęzycznej, więc warto to docenić. Teksty nie są długie, dotyczą przeróżnych zagadnień. To jest pierwszy rzut, bo dostaliśmy ich bardzo dużo. Zdecydowaliśmy się na publikację kilku. Następne będą w kolejnym numerze, który zapewne na 1 listopada, tak tradycyjnie. Najpóźniej. Chciałabym Sławka poprosić o kilka słów na temat pierwszego tekstu, dlatego że tam pojawia się jego w jakiś sposób wątek osobisty.
i myślę, że on to lepiej zaprezentuje. Pani, już bardzo krótko. Pierwszy artykuł, poza archeologicznymi, które są ewidentnie objętościowo wiodącymi, dotyczy historii pana Kamińskiego. Jest to człowiek, który mieszkał w jednym z domów, którego już od 2 lat bodajże nie ma w czasie okupacji hitlerowskiej. Urodził się i te pierwsze kilka lat przeżył w Łomży. Potem siedział w więzieniu PRL-owskim przez rok, potem jakieś tam prace. Wyszedł na ludzi i stał się jednym z wiodących inżynierów budujących te sztandarowe obiekty w Warszawie. To jego wspomnienie jest pisane przez niego. Dodam jeszcze, że gdy mi przekazał ten materiał i w pierwszym momencie go zredagowałem, nie wymagał zbyt wielu tam uwag, przesłałem do korekty, to odpowiedział mi, że przykro mu bardzo, ale już korekty nie dokonał, bo stracił zdrowie. Naprawdę w ostatnim momencie sięgnęliśmy po to wspomnienie. Chciałbym w tym momencie również podziękować doktorowi Wojciechowi Borkowskiemu za bardzo szeroką współpracę przy 3 artykułach tutaj i kolejnych tematach, które się rodzą. Chcę bardzo podziękować Kacprowi Bakule tutaj obecnemu, pokaż się. Kacpra z nami łączy po pierwsze pasja, po drugie to, że przez chwilę tutaj mieszka, bo już teraz też nie mieszka. Kacper tworzy naszą stronę internetową, na nim się opieramy, jego merytoryczności, poza współpracą z Pawłem Bielawskim, który od zawsze za naszą stronę prawie że odpowiada, natomiast już nie ma czasu na takie zagłębianie się, jak teraz to robi Kacper. Bardzo Ci, Kacper, dziękuję. Bez Ciebie by ta strona nie ruszyła. Tam znajdziecie wszystkie zeszyty historyczne, wszystkie wieści z Nadożyca. I aktualności z Facebooka też. Aktualności z Facebooka, którym się zajmuje Marysia, ja jestem nie facebookowy. No i relacje wideo z prelekcji historycznych, które myślę, że będą już teraz stałe. Jest z prelekcji pana Borkowskiego z jesieni 2018, będzie z prelekcji doktorem Panaszkiem teraz. Co jeszcze z takich globalnych rzeczy? O tych, jeszcze o jednym artykule chcę zwrócić uwagę. Pamięć jest zawodna, na stronie 81. Rozmawiałem kilka razy z tym oto człowiekiem i on opowiadał mi coś tam, ale nie był w stanie sam napisać artykułu. W końcu któregoś razu nagrałem go perfidnie, na telefon, bo nie byłem w stanie zapamiętać tych jego informacji. Spisałem to, co mi powiedział, poprosiłem, przyjechał, przeczytał. O, masz dobrą pamięć, stwierdził. No nie prostowałem go, tak, nagranie już usunąłem. Poprosiłem o zdjęcia, jako ilustrację do tych jego opowieści. Opowieści dotyczą głównie wspomnień jego ojca z okresu II wojny światowej i trochę po. Te wspomnienia by uciekły, gdyby ktoś ich nie spisał. Tym ktośem byłem akurat teraz ja, ale może być każdy z Was. To jest kolejny przykład takiego artykułu, którego by nigdy nie było, gdyby nie zeszedł historyczny. Co jeszcze? I tak jak w ocenie, zachęcamy na przykład do korekty, do uzupełnień listy ofiar II wojny światowej, dlatego że cały czas ten temat żyje, pojawiają się informacje, ludzie piszą komentarze, że znaleźli jakiś błąd, my oczywiście się nad tym pochylimy i przy następnym wydaniu to sprostujemy, ale zapewne to nie są wszystkie informacje, dlatego serdecznie zachęcamy do współpracy, do pomocy, bo myślę, że to jest szczytna idea, tak jak już wcześniej Sławek o tym mówił.